Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj unboxing paczki, którą widzicie tutaj za mną. Jest to paczka, którą dostałam w związku z domowymi targami książki. Jak pewnie wiecie, nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w takich fizycznych targach książki, które odbywały się co roku, więc grupa wydawnictwa poznańskiego zdecydowała się na taką formę online. W związku z czym są różne wydarzenia na ich stronach, podlinkuję Wam w opisie całą rozpiskę, co kiedy się odbywa, dlatego że jest tego naprawdę mnóstwo i każdy z Was pewnie znajdzie coś dla siebie. Są i spotkania dla fanów kryminałów, z tego co wiem, niestety jak już widzicie ten film, to już było, ale było też spotkanie w związku z tym, jak wydać książkę dziecięcą z wydawnictwem Zygzaki, które jest nową filią całej tej grupy wydawniczej. I jest tego mnóstwo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. W związku z tym na stronie wydaje nam się jest przecena na wszystkie e-booki i książki o 50%, jest taniej, więc w ogóle świetnie, ja pewnie też zrobię za niedługo moje zamówienie w związku z tym, że no idzie Dzień Matki. No i chciałabym Wam tutaj pokazać, jakie książki ja wybrałam dla siebie w takiej formie unboxingu, trochę book haulu i wykorzystując okazję chciałabym Wam też pokazać książki z tego wydawnictwa, które sama polecam. Udało się, przetransportowałam tę paczkę na moje kolana. Ja oczywiście już tę paczkę otworzyłam, bo chciałam zobaczyć, czy wszystko przyszło w dobrym stanie, ale jak najbardziej wszystko jest ok. I tutaj na samej górze widzicie, mam plan wydarzeń domowych targów książki. Taki, wiecie, do pokolorowania. Ja co prawda kredek nie mam, ale znajdą się cienkopisy na pewno. Pierwsze trzy książki, które miałam z samej góry, to książki z serii skandynawskiej, czyli serii, której ja kiedyś myślałam, że ona nie będzie dla mnie i w ogóle miałam trochę takie podejście, że to są reportaże, a nie do końca, nie wszystkie te książki są reportażami. I mam tutaj tak, Bliznę Niewidzialnych i Oneiron. Oneiron jest nową książką, ona chyba miała niedawno premierę. Jest to książka Laury Lindstedt, mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. Jest to książka, w której mamy 7 kobiet. 7 kobiet, które dzieli tak naprawdę wszystko, wiek, pochodzenie, doświadczenie, język, ale łączy je jedno, czyli śmierć. Jest to książka, która początkowo, jak usłyszałam, o czym ona jest, przypomniała mi o 10 minutach i 38 sekundach na tym dziwnym świecie, bo jednak tamta książka też mówi o tym momencie śmierci. Ale z tego, co tutaj widzę, to jest historia kobiet, które zmagają się na przykład z anoreksją, alkoholizmem. Jedna z nich tutaj widzę, że była w ciąży, ale przestała czuć ruchy bliźniąt i tak dalej, i tak dalej. To będzie prawdopodobnie bardzo ciężka lektura. Natomiast ja jestem jej niesamowicie ciekawa, jakoś tak bardzo mnie ona zainteresowała, kiedy dowiedziałam się o jej premierze. Kolejna książka to Blizna, którą bardzo mi polecaliście. Jak już gdzieś się zdarzało, że mówiłam o tej serii skandynawskiej, to zawsze pojawiało się: Nikola, przeczytaj Bliznę, bo będzie Ci się to bardzo podobało, więc jako, że to jest krótka książka, no to na pewno ją niedługo przeczytam. Jest to historia mężczyzny, który zaplanował sobie śmierć. W ogóle te książki z serii skandynawskiej odnoszą się bardzo do tego tematu śmierci, do tego tematu zbliżania się do ostatnich chwil naszego życia. Jeszcze opowiem Wam o jednej książce, o której jeszcze nie mówiłam na kanale z tej serii, a którą już miałam okazję przeczytać i byłam pod ogromnym wrażeniem. Ale zanim o tamtej książce, to mam tutaj Niewidzialnych, których powiem Wam tak szczerze, że zebrałam, bo pomyślałam, że to może być to. To jest historia, której akcja rozgrywa się na małej wysepce i opowiada prawdopodobnie o tam wodzie, o niewielkiej ziemi i chęci przetrwania. Więc to zebrałam bez żadnych oczekiwań. Co do tamtych pierwszych dwóch książek mam naprawdę wysokie oczekiwania. Tutaj trochę tak podejdę z dużym dystansem, ale mam też nadzieję, że bardzo mi się spodoba i z tego co widzę też tutaj z tyłu, jest to książka, która dostała Międzynarodową Nagrodę Bookera 2017. Kolejnej książki prawdopodobnie się po mnie nie spodziewacie, dlatego że jest to kryminał. Kryminał pod kluczem Ruth Ware, książka, której patronuje Łukasz Talking Cloud, któremu oczywiście ja jak najbardziej ufam. I z tego co pamiętam, Karolina Kompuk też ją bardzo polecała i wiem, że niedawno też Zuzę Zaksiążkowana czytała tę książkę i powiedziała, że była świetna. Więc ja powiedziałam sobie, że spróbuję. Jak wiecie, kryminały nie są moim ulubionym gatunkiem, ale ze względu na to, że tak wiele osób polecało tę książkę, to pomyślałam, że może faktycznie mi też się spodoba. Jest to historia kobiety, która dostaje propozycja bycia opiekunką w domu, który jest uważany za nawiedzony, za to, że jest tam jakieś, wiecie, złe fatum. No i tyle wiem, ale naprawdę brzmi bardzo dobrze. I jeżeli ktoś z Was czytał
to też dajcie znać, czy Wam się podobało, bo naprawdę chyba nie widziałam ani jednej niepochlebnej opinii. Kolejne dwie książki to książki z wydawnictwa Winidia. Pierwsza z nich to ich niedawna premiera, czyli Krew i Miód, kontynuacja Gołębia i Węża. To jest trylogia, która początkowo miała być dylogią, ale z tego co wiem, chyba już za granicą trzeci tom został wydany. Ja, jak wiecie, czytałam Gołębia i Węża w języku angielskim jeszcze zanim była polska premiera i miałam dosyć mieszane uczucia co do Krwi i Miodu. Też zastanawiam się, czy mi się to spodoba, czy też nie. Nie wiem, kiedy to przeczytam, ale no musicie przyznać, że okładka jest przecudowna. Jest to seria, która zbiera naprawdę bardzo pochlebne opinie i w Polsce, i za granicą. Jest to taka historia taka z pogranicza młodzieżowej i już dorosłej, dlatego że są tutaj sceny dla dorosłych. Jest to historia Lu, która jest czarownicą i musi wyjść za mąż za łowcę czarownic. Więc taki motyw, który naprawdę przewija się w literaturze od wielu, wielu lat. Tutaj też ciekawie pokazany. Nie skupiamy się bardzo na początku na tym, jak to się stało, ale myślę, że naprawdę, jeżeli jesteście fanami takiej fantastyki, no to może Wam się też ta seria spodobać. Krew i Miód, kontynuacja, trzeci tom już niedługo. Druga książka z Winidia to Piękno, które pozostanie. To jest dosyć dawna książka, z tego co pamiętam. Ona miała chyba premierę z 2 albo nawet 3 lata temu. I ona jest trochę taką wyklętą książką, bo kiedy już się pojawia opinia, to zawsze widzę, że ktoś się zastanawia, dlaczego ona nie jest taka popularna. I ja postanowiłam też ją przeczytać. Z tego co pamiętam, tak, Karolina Kąbuk ma nad nią patronat, z tego co widzę, Kat bloguje również. W ogóle bardzo ciekawie jest wydana, bo jak widzicie, tu jest opis, ale jego tak naprawdę nie widać. Jest to historia trzech osób, które łączy śmierć bliskich osób. Bardzo tak krwawo i śmiertelnie jest dzisiaj w tym unboxingu, ale nie planowałam, żeby to tak wyglądało. Natomiast, tak jak mówię, bardzo dobre opinie zbiera ta książka i ja chętnie też ją przeczytam. Jeszcze mam nawet zakładkę. Kolejnych dwóch książek prawdopodobnie też się po mnie nie spodziewaliście, dlatego że są to dwie książki z serii Zrozum. Ta seria obejmuje już chyba 4 albo 5 książek, więc naprawdę dużo. I są to historie, są to takie reportaże, można powiedzieć, literatura popularno-naukowa, które przedstawiają w taki bardzo przyjemny i skondensowany sposób różne tematy. Pierwsza to już w ogóle jest coś, czego ja nawet się sama po sobie nie spodziewałam. Jest to Inieżeli długo i szczęśliwie, najgorsze rozstania w historii. Jest to książka, która mówi o historii. Ja, jak wiecie, z historią mam, no nie po drodze, przyznaję, że nie jestem fanką historii, ale tutaj z tyłu zachęciło mnie to, że mamy tutaj napisane: z tej książki dowiesz się, jak nie ukrywać kochanek, czy lepiej zginąć od sztyletu, czy od trucizny. Powiedziałabym, że lepiej od sztyletu. Chociaż trucizna zależy jaka. Bo niektóre są takie, że nawet się tego nie czuję. Jakie imprezy organizował papież Aleksander VI i kto z kim i dlaczego? No słuchajcie, brzmi to naprawdę ciekawie i ja zobaczę, czy nawet jako osoba, która z tą historią nie ma po drodze, to czy ta książka też mi się spodoba, ale myślę, że tak. Myślę, że naprawdę jest duże prawdopodobieństwo. A druga książka to coś, czego na pewno mogliście się po mnie spodziewać, czyli Fascynujący świat pasożytów, co cię gryzie. I ja wiem, że ja wiele z tych rzeczy na pewno będę wiedziała, ale wciąż, ja bardzo lubię mikrobiologię, ja bardzo lubię oglądać, wiecie, jakieś pasożyty, bakterie, hodować kolonie na pożywkach. To jest coś, co mnie fascynuje i to naprawdę bardzo dziwnie brzmi, jak się o tym mówi na kanale książkowym. Natomiast przeczytam i powiem Wam, plazmodium tutaj jakieś piękne widziałam. Plazmodium powoduje, że drapieżnik, czyli komar, wchodzi w kontakt ze swoją ofiarą, człowiekiem. Czyli tutaj mamy pewnie o malarii opowiedziane, toksoplazmoza gondii, czyli pierwotniak, który jest niebezpieczny dla kobiet w ciąży. Ja jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że też ta książka mi się spodoba. Jeżeli chodzi o to, czego dowiemy się z tej książki, to dlaczego układ odpornościowy przypomina freski z kaplicy Sykstyńskiej? Jak wygląda wojna między limfocytami i pasożytami? Czy pasożyta może mieć pasożyty? W niektórych pasożytach można się zakochać. I to ostatnie to na pewno prawda, bo gdyby tak nie było, to ludzie by tak namiętnie ich nie badali. I ostatnia książka to coś, o czym ja w ogóle bardzo długo nie wiedziałam, o czym jest ta książka. Często ją widziałam i w Empiku, i w innych księgarniach, czyli Buntowniczki, niezwykłe życie Mary
Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley. Mary Shelley jest oczywiście autorką Frankensteina, którego ona wydała po raz pierwszy pod męskim nazwiskiem ze względu na to, że chciała, żeby ta książka jednak była przedstawiana jako coś, co mógłby napisać mężczyzna. I jak wiecie, w ogóle Frankenstein powstał w ramach zakładu. Zakładu, a może nie będę Wam mówiła, żeby Wam nic nie zdradzać. Wydaje mi się, że w tych buntowniczkach to będzie opisane. Ale obydwie zyskały sławę jako pisarki, pokochały błyskotliwych, choć trudnych do zniesienia mężczyzn i wychowywały samotnie nieślubne dzieci. Obie żyły na wygnaniu, musiały walczyć o swoją pozycję na świecie, a przy tym przełamywały po kolei wszystkie możliwe konwencje. Więc to jest dosyć gruba książka, ja ją pewnie będę czytała wieki. Wow! Ile tu jest przypisów? Wow, no książka na pewno... Kto ją napisał? Charlotte Gordon. Naprawdę widzę, że research był dosyć intensywny, odtąd mniej więcej są przypisy i bibliografia, więc no to jest coś. Także niedługo pewnie będę sobie gdzieś tam doraźnie tę książkę czytała. Korzystając z okazji, pokażę Wam jeszcze dwie książki, które już sobie tak sama prywatnie kupiłam. Pierwsza z nich to Dziewczyna, kobieta, inna. Mam ją w wydaniu w miękkiej oprawie, ale z tego co wiem, na stronie jest też oprawa twarda. Jest to książka, którą wybraliście mi na majowy, Wy wybieracie, ja czytam, więc jeszcze w tym miesiącu słyszycie moją opinię. Ja już niedługo będę się za nią zabierała i ta książka dostała Bookera 2019. Więc też nie mogę się doczekać, bo mam wrażenie, że też zbiera same bardzo dobre opinie. I kolejna książka to coś, co już akurat miałam okazję przeczytać, ale jeszcze o tym w ogóle nie mówiłam na kanale. W żadnym filmie nie miałam okazji Wam o niej wspomnieć. I są to Początki Tillera i to też jest książka z serii skandynawskiej. Powód, dla którego kupiłam tę książkę, to to, że tutaj z tyłu mamy pierwsze zdanie, które jest w opisie, to historia Terry'ego musiała skończyć samobójstwem. To jest bardzo niestandardowa historia, dlatego że często takie historie zaczynają się od tego, że poznajemy, co doprowadziło do tego samobójstwa. Jak to się stało, że ktoś zdecydował się na tak drastyczny krok, co do tego doprowadziło, co on myślał. A tutaj to mamy w całkiem innej formie, dlatego że rozpoczyna się książka samobójstwem, a my wraz z stronami dochodzimy do jego młodego życia i po prostu w drugą stronę dowiadujemy się, co do tego doprowadziło. To jest coś, z czym ja się akurat nie spotkałam w literaturze. Możliwe, że gdzieś to wystąpiło, ja jeszcze nie miałam okazji i bardzo mi się ta książka podobała. To jest taki portret bardzo trudnego, trochę takiego niestandardowego i destrukcyjnego życia, w którym było bardzo dużo toksycznych relacji, które oczywiście na pewno wpłynęły na życie tego głównego bohatera. Naprawdę świetna książka. Ja byłam pod wrażeniem stylu i jak łatwo mnie ta książka wchłonęła po prostu. Ja miałam ochotę cały czas do niej wracać, cały czas ją czytać i mimo, że to jest chyba 400 stron, to ja chciałabym po prostu 362, to ja chciałabym po prostu jeszcze więcej, bo naprawdę mimo, że nie lubię tego bohatera, to dobrze mi się czytało o tym jego życiu. I w ogóle też ciekawa sprawa jest taka, że w tej książce niektóre zabiegi, które na pewno denerwują czytelnika, są zamierzone. I tak jak ja miałam w pewnym momencie zdenerwowanie, tak potem okazało się, że to ma sens. No, także tę książkę Wam bardzo polecam. Jak już tak zaczęłam polecać Wam książki, no to będę kontynuowała i powiem Wam o kilku książkach, które bardzo polecam z tego wydawnictwa. Pierwsza to również z serii skandynawskiej, już o niej kilkakrotnie mówiłam na kanale. Jest to Pożegnanie z Afryką Karen Blixen. Historia kobiety, która przeprowadziła się do Afryki. To już jest klasyka literatury. To jest może nie do końca reportaż, ale bardziej literatura faktu. Po prostu Karen opisywała swoje życie, jak to wyglądało w Afryce. I tak jak już to też kilkakrotnie mówiłam, to jest historia, której ja nie za bardzo miałam ochotę po nią sięgać, bo mnie ten temat zasadniczo nie interesował. Natomiast sięgnęłam ze względu na to, że to była ulubiona historia mojego pradziadka. Bardzo ją Wam polecam, nawet jeżeli ten temat Was nie interesuje. No bo to jest taka autobiograficzna powieść, która wzrusza czytelników w każdym
w każdym wieku i tak naprawdę na każdym etapie życia. Niesamowicie ją Wam po prostu polecam. Kolejne dwie książki to książki Elif Szafak, Benkart ze Stambułu i 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Benkarta jeszcze nie miałam okazji czytać, natomiast pokazuję Wam, bo mam, dostałam od wydawnictwa i bardzo ładnie prezentują się obie te książki. Natomiast czytałam 10 minut i 38 sekund i ta książka bardzo mi się podobała. I też im więcej czasu, tak samo jest zresztą jak z Pożegnaniem z Afryką, im więcej czasu mija, tym ja bardziej doceniam tę książkę. To jest historia kobiety, która umiera na samym początku i przez 10 minut i 38 sekund zastanawia się na temat, po prostu ma refleksję na temat swojego życia. Ta historia jest tak naprawdę zbudowana na dwóch filarach, na tym opowiadaniu życia przez Leję i na jej przyjaciołach, którzy odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. Przepiękna historia, która pokazuje też obraz współczesnego Istambułu. Nie mogło tutaj również zabraknąć Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makkai, czyli książki, którą czytałam w zeszłym roku, była chyba drugą najlepszą książką z zeszłego roku. Historia o AIDS. O AIDS, które zebrało ogromne żniwo w Chicago w latach 80., w roku 1985. I to również jest książka zbudowana na dwóch zasadniczych filarach, ze względu na to, że mamy tutaj historię po prostu opowiadaną dwutorowo z roku 85 i historię współczesną jednej z bohaterek, którą poznajemy też w tej pierwszej linii czasowej. Piękna historia, niezwykle wzruszająca. Majstersztyk po prostu literacki, taka uczta też literacka, bardzo ją Wam polecam. Jak już tak wspomniałam o drugiej najlepszej książce 2020 roku, no to wspomnę też o najlepszej książce 2020 roku. Jest to Niewidzialne życie Adiela Ru, o którym mówiłam wielokrotnie na kanale, jest to mój dumny patronat z wydawnictwa właśnie Winidia. Przepięknie wydana książka, ona ma barwione brzegi i dodatkowo ma jeszcze na stronach takie, nie wiem jak to nazwać, takie zdobienia, w razie czego nie razi to, jak się czyta. Moja mama czytała tę książkę i nie miała żadnego problemu z tym. Tak informuję, bo wiem, że niektórzy nie lubią takich rzeczy. Nic więcej nie mam do dodania, bo tyle razy o niej mówiłam, że na pewno już wiecie. Kolejna książka to Tkając świt, niedawna premiera tego wydawnictwa. I powiem to kolejny raz, ale to jest naprawdę świetne porównanie. Jest to połączenie projektu Runway z Mulan. I tak jak ja nie zawsze do mnie trafiają te hasła reklamowe, tak tutaj uważam, że jest ono naprawdę świetnie stworzone. Tkając świt jest historią dziewczyny, która w zamian za swojego ojca jedzie, właściwie w zamian za swojego ojca i brata, jedzie na konkurs krawiecki, aby zostać najlepszą krawcową w kraju. Ona oczywiście jedzie przebrana za mężczyznę. Kolejna książka również jest moim patronatem i jest to oczywiście Franek i Finka, Cyrk Martwych, Makabresek, Anety Jadowskiej, historia bliźniąt, które poznają swojego dziadka i jadą przeżywać różne przygody właśnie w cyrku. Fajna historia, fajna rozrywka, na pewno coś dobrego na Dzień Dziecka jako prezent dla młodych czytelników, ale dla tych starszych również ja bawiłam się wyśmienicie, czytałam tę książkę dwukrotnie i za każdym razem śmiałam się, nawet miałam momenty wzruszenia, bo to jest bardzo mądra książka, mimo że jest taką historią typowo rozrywkową, to przekazuje również bardzo ważne życiowe wartości. Dwie kolejne książki to książki Taylor Jenkins Reid, Siedem mężów Evelyn Hugo i Na zawsze, ale z przerwą. To są historie, tak zwane historie romantyczne, książki, które opowiadają m.in. o miłości. Siedmiu mężów Evelyn Hugo to jest historia Evelyn, która prosi młodą kobietę, główną bohaterkę, aby spisała biografię jej życia, która ma być wydana dopiero po śmierci Evelyn. A Na zawsze, ale z przerwą jest pierwszą książką tej autorki, która została w Polsce wydana nieco później. Jest to historia kobiety, która poznaje mężczyznę, oni się zakochują w sobie, ta ich relacja bardzo szybko się rozwija, aż do momentu, w którym ten mężczyzna umiera i dziewczyna zostaje sama. Z pewnością jest to coś dobrego dla fanów PS Kocham Cię. I ostatnia książka, którą chciałabym Wam polecić, to Księgi Zapomnianych Żyć Bridget Collins, książka, która również trafiła do zestawienia najlepszych książek 2020 roku, ze względu na swoją taką baśniowość, natomiast przyznaję, że jest tutaj dosyć dużo elementów takiego romantycznego, więc to nie będzie książka dobra dla osób, które tego nie lubią w historiach, ale jeżeli lubicie, to jest świetny wybór. Główny bohater Emmet zostaje wysłany do kobiety, która jest
czymś w rodzaju czarownicy i zajmuje się tworzeniem, oprawianiem książek, natomiast to nie są takie książki, jakie my znamy z naszej codzienności. Tutaj ta sprawa wygląda trochę inaczej. I na pewno znalazłabym tutaj jeszcze wiele książek, które polecam. No i tak, mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Bardzo Wam polecam zajrzeć na stronę Wydaje Nam Się i mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, jeżeli czytaliście którąś z tych książek. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć! Za mną jest to paczka, którą dostałam